Witam na kanale Niemiły Facet i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego związek małżeński dla miłego faceta jest ryzykowny. Nie chodzi o to, że nie powinien wchodzić w związek małżeński, bo oczywiście to, co zrobi miły facet, to tylko zależy od niego. To jest jego decyzja. Ale taki związek małżeński ma duże szanse nie przetrwać czasu. Zaraz powiem dlaczego tak się może zdarzyć i na co warto po prostu uważać, jeżeli stwierdzimy u siebie taki syndrom właśnie miłego faceta, który, tak jak powiedziałem wcześniej, może spowodować, że ten związek nie będzie działał. Nie będzie pracował, bo to wiadomo, jeżeli mężczyzna wchodzi w związek małżeński, to z nadzieją, że ten związek będzie trwał do końca jego życia. Ale dlaczego może tak się wydarzyć, że nie przetrwa tego czasu? Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, kanał, oczywiście subskrybujcie i na końcu tego filmu pod spodem, pod linkiem będzie dostęp do mojej książki Jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie w wersji papierowej, w wersji e-booka oraz audiobooka. Dlatego, że często właśnie miły facet ma problemy z sylwetką. Często miły facet, tak jak mówię w większości w filmach, często miły facet ma czas dla innych, ale nie ma czasu dla siebie. Nie ma czasu zająć się swoim zdrowiem, swoim wyglądem. Dlatego, jeżeli szukacie takiej wiedzy, to zapraszam do mojego e-booka. A więc, dlaczego miły facet może mieć problemy czy wyzwania właśnie w małżeństwie? Jak wiemy, miły facet z racji swoich uwarunkowań z dzieciństwa, kiedy wchodzi w związek małżeński, to chce dać od siebie wszystko. Dlatego, że szuka akceptacji, szuka aprobaty i wchodząc w związek małżeński, bardzo często zapomina o swoich potrzebach. I tu już nie chodzi o związek małżeński, ale ogólnie w związek. Bo oczywiście, jeżeli jesteśmy z pewną osobą pewien czas, to później kolejnym jakby etapem z normalnego związku partnerskiego jest wejście w związek małżeński, jeżeli na przykład znamy tą osobę kilka lat. I teraz taki miły facet, kiedy wchodzi w ten związek małżeński, on chce po prostu dać wszystko od siebie. Często zapomina o swoich potrzebach. Często zapomina o zaspokojeniu swoich potrzeb. Chce tej osobie dać wszystko. I oczywiście na początku nie ma w tym nic złego, bo kiedy spotykamy osobę, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, ale chodzi o to, że miły facet często nie zna limitu, często nie zna umiaru, dlatego że jego system przekonań jest zbudowany na tym, że on daje znacznie więcej niż powinien. A związek, czy to małżeński, czy to partnerski, opiera się na tym, żeby to dwie strony dawały, dwie strony inwestowały mniej więcej porówno. Miły facet nie ma takiego umiaru, dlatego że ma przekonania, które mówią, podpowiadają mu, że to właśnie on jest tym, który powinien dawać. Tylko bardzo często ma problemy z braniem również. A więc kiedy osoba próbuje mu coś dać, miły facet często uważa, że nie zasługuje. I niestety z czasem ta równowaga się zaczyna chwiać. Powstaje tak zwana zachwianie równowagi w związku. Dlatego, że to tylko jedna osoba daje. I to jeszcze kolejna sprawa.
Właśnie często mił facet, który ma w sobie te poczucie głębokiego wstydu, toksycznego wstydu, o którym mówiłem w filmie, powoduje, że on nie czuje się, że nie zasługuje na tą osobę. A jak czuje, że nie zasługuje na tą osobę, z biegiem czasu, z biegiem lat, z biegiem upływu związku, on inwestuje więcej. I ta równowaga zaczyna się zachwiewać. Cały czas on daje znacznie więcej niż ta druga osoba. I staje się przez to później przewidywalny. I tak jak działa kobieca natura, to powoduje, że kobieta zaczyna się po prostu nim nudzić. Dlatego, że jeżeli mężczyzna jest cały czas przewidywalny, cały czas inwestuje więcej, a my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że kiedy otrzymujemy coś cały czas i w nadatku, to co nam łatwo przychodzi, my po prostu tego nie szanujemy, w szczególności kobiety. I tak jak wiemy, kobiety kierują się emocjami. A więc kiedy kobieta właśnie odczuwa te emocje, bo emocje mogą być pozytywne, mogą być negatywne, tak jak też mówiłem w filmie pewnym. Kiedy kobieta ma tą niepewność, to miły facet wytwarza w niej pozytywne i negatywne emocje i to właśnie buduje ich związek. Ale jeżeli mężczyzna, miły facet staje się przewidywalny, to nie buduje tych negatywnych emocji, nie buduje tej niepewności, nie buduje tych różnych negatywnych właśnie emocji. Nie porusza tych negatywnych emocji. I przez to kobieta przestaje być zaangażowana, bo wie o tym, że miły facet jest na wyciągnięcie ręki. Po drugie, kolejna sprawa. Miły facet, kiedy zaczyna inwestować, i tak jak powiedziałem, że inwestuje więcej, zaczyna się coraz bardziej starać o tą kobietę. I tu następuje coś takiego, że kobieta po prostu ucieka od niego, a facet ją goni. To jest po prostu normalna dynamika. Tak samo się dzieje, może się dziać w przypadku kobiet. Kiedy kobieta zbytnio inwestuje i mężczyzna ucieka, ale tutaj mówimy o przykładzie miłego faceta. I teraz miły facet inwestuje, kobieta ucieka. Facet ją po prostu odpycha. A tak jak wiemy, osoba, która jest bardziej interaktywna, osoba, która więcej inwestuje, ma mniejszą wartość. Zawsze większą wartość ma osoba, która jest stonowana. Osoba, która jest wyluzowana. Osoba, która wie, że zasługuje na daną osobę. Ale miły facet zaczyna gonić. Miły facet goni tą osobę i ona ucieka. I później dochodzi do takiego momentu, że ta równowaga już jest tak zachwiana, że ten mężczyzna po prostu nie jest w stanie utrzymać tej relacji. Kobieta się z nim znudziła i po prostu odchodzi. I następuje koniec związku małżeńskiego miłego faceta. I teraz co tu jest bardzo ważną rzeczą przede wszystkim? Żeby zanim mężczyzna, miły facet wszedł w związek małżeński, warto, aby przede wszystkim zadbał o siebie. Zbudował pewność siebie. Zbudował swoją samoocenę. Zbudował wiarę w siebie. Zbudował te poczucie zasługiwania, że on zasługuje na tą kobietę. Bo to jest podstawa. Jeżeli miły facet podświadomie nie wierzy w to, że zasługuje na daną kobietę, czy nie zasługuje na tą żonę swoją, w tym przypadku, to ta żona prędzej czy później od niego po prostu odejdzie. A miły facet niestety ma głębokie, właśnie tak powiedziałem, przekonania, w szczególności dlatego, że jest w nim spętany toksyczny wstyd. Toksyczny wstyd powoduje, że facet, miły facet, myśli, że nie zasługuje. Przede wszystkim myśli, ma przekonanie, że coś z nim jest nie tak. Że jest, bym powiedział, ułomny nawet.
takie przekonanie było mu wpojone poprzez toksyczny wstyd w dzieciństwie. I taki facet nie jest w stanie zbudować długiej relacji z drugim człowiekiem. Tutaj mówię z kobietą. Dlaczego? Dlatego, że nie może zbudować, nie ma dobrej relacji z samym sobą. Jeżeli nie mamy dobrej relacji z samym sobą, nie potrafimy się zaopiekować sobą, to nie będziemy nigdy w stanie zaopiekować się drugą osobą. Nie będziemy w stanie zbudować zdrowej relacji, dlatego że nasza własna relacja jest toksyczna. Własna relacja z samym sobą. A więc nie szukajmy ukojenia w związkach, w małżeństwie. Jeżeli stwierdzimy u siebie syndrom jego faceta, to warto nad tym popracować. Jak pracować? Oczywiście mówię na tym kanale. Jeżeli teraz oglądacie ten film z kanału Życie bez limitu, dlatego że będę ten film również dzielił na kanale Życie bez limitu, to oczywiście zapraszam Was na kanał Niemiły Facet. A jeżeli oglądacie film, ten film z kanału Niemiły Facet, to również zapraszam Was na kanał Życie bez limitów. Ale wracając do filmu. Jeżeli mamy takie przekonanie głębokie, bo pamiętamy, że to przekonanie jest głębokie, że nie zasługujemy na osobę, nie zasługujemy na pracę, nie zasługujemy na życie, na takie życie, jakie chcemy prowadzić, to nigdy takiego życia nie będziemy mieli. To jest jedna z podstawowych praw w życiu. Człowiek zawsze żyje wprost proporcjonalnie do życia, na jakie wierzy na głębokim poziomie, że zasługuje. A więc jeżeli wierzysz, że nie zasługujesz na tą kobietę, czy nie zasługujesz na związek, czy nie zasługujesz na znajomych, czy nie zasługujesz na pracę, to nigdy tak się nie stanie. Dlatego, że my zawsze ludzie kierujemy się wewnętrznymi, głębokimi przekonaniami na nasz temat. Na nasz temat oraz na temat otaczającego nas świata. A więc tu przede wszystkim jest ważne, aby zbudować relacje ze sobą. Naprawić relacje ze sobą. Poznać siebie. Pokochać siebie. Zrozumieć siebie. Bo wtedy każda inna relacja będzie się nie opierała na strachu. Bo miły facet buduje relację opartą na strachu. Buduje relację opartą na lęku. A więc jeżeli budujemy relację opartą na lęku czy na strachu, to nigdy się nie uda. Nie mówię, że ta praca jest łatwa. To wymaga oczywiście naszego czasu, zaangażowania, ale oczywiście ten kanał w tym pomaga. Bo tutaj właśnie pomagam wychodzić z tego syndromu. Mówię, jak wyjść z syndromu miłego faceta. Jak to zrobić? Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz na tym kanale, to koniecznie subskrybuj, bo będzie coraz więcej informacji. Coraz więcej właśnie, jak pracować z emocjami, bo tutaj również bardzo ważne, jak pracować właśnie z tymi wszystkimi naszymi zachowaniami miłego faceta, aby je wyłapywać świadomie i nakierunkowywać się na inne działanie. Oczywiście, jeżeli teraz masz takie wyzwania, na przykład z emocjami, to zapraszam Cię na sesję uwalniania emocji właśnie ze mną. Współpracuję właśnie z klientami, którzy głęboko mają pewne emocje, które, jak wiemy, emocje kierują naszymi zachowaniami. Emocje lęku, strachu, niepokoju. To wszystko warto uwolnić. Wtedy zaczyna się zmieniać nasz sposób myślenia, dlatego że emocje zawsze kierują naszym sposobem myślenia. I oczywiście takie sesje przeprowadzam online, a więc nieważne, w której części świata Europy jesteś, takie sesje przeprowadzam. Oraz zapraszam na sesję treningu mentalnego, który pomoże w pracy na przykład nad pewnością siebie, nad prawem do porażki, nad poczuciem własnej wartości. Jak to jest ważne w kontekście wychodzenia z syndromu faceta, chyba nie muszę przypominać, dlatego że często miły facet ma zaniżone poczucie wartości. Często miły facet ma zaniżoną pewność siebie. A więc tu na tych sesjach indywidualnych pomagam w takiej właśnie pracy. I tak jak wspomniałem na początku, zapraszam do
zakupu mojego audiobooka, e-booka oraz wersji książkowej książki Jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Nie jest to tylko książka o odchudzaniu, jest to ogólnie książka również o pracy z umysłem, co jest podstawą nie tylko w wychodzeniu z syndromu mojego faceta, ale również poprawie jakości naszego życia. Na dzisiaj to już wszystko. Do następnego razu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.